Kto chciał zabić komendanta głównego policji? Poznaj kulisy najgłośniejszego zamachu w historii III RP. Zabić komendanta. Najnowsza książka Leszka Szybowskiego, dostępna na kapitalbook.pl. Proszę Państwa, ledwo tylko wyszliśmy ze świątecznej nirwany, zresztą nie do końca żeśmy wyszli ze świątecznej nirwany, a już opinią publiczną wstrząsnęła informacja o tym, że w strefie gazy izraelskie, jak to się mówi, siły obronne ostrzelały konwój humanitarny, no i w rezultacie zginęło tam wielu tych konwojentów, między innymi Damian Sobul, taki 36-letni Polak z Przemyśla, który był jednym z tych konwojentów humanitarnych. Proszę Państwa, zanim przejdę do aktualnych spraw z tym związanych, to muszę przypomnieć, bo nie wszyscy z Państwa pewnie pamiętają, jak to było w przypadku operacji pokojowej w Iraku. Otóż pretekstem do operacji pokojowej w Iraku była taka informacja wykryta podobno przez wywiady angielski i amerykański, że złowrogi Saddam Hussein wyprodukował tam broń masowej zagłady. No i kiedy już tam ta operacja pokojowa w Iraku zakończyła się pełnym sukcesem, no to wywiady całego świata zachodziły w głowę, gdzie ta broń masowej zagłady jest. No i nikt nie mógł tam odpowiedzieć na to pytanie. Pojawiły się fałszywe pogłoski, że Saddam Hussein ukrył tę broń masowej zagłady na takim statku, na czarno pomalowanym, takim wielkim okręcie, który pod osłoną nocy pływa po morzach i oceanach, ale tego statku też nie można było nigdzie namierzyć. No i w związku z tym zapanowała szalenie kłopotliwa sytuacja, aż wreszcie pan redaktor Bronisław Wilstein, nie ruszając się z Warszawy, spenetrował prawdę, że złowrogi Saddam Hussein ukrył broń masowej zagłady w miejscach niemożliwych do wykrycia. No to od razu wszystko stało się jasne w jednej chwili. No i operacja pokojowa nabrała tym samym cech operacji sprawiedliwej. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku strefy gazy i izraelskiej operacji ostatecznego rozwiązania kwestii palestyńskiej. Jak to się zaczęło? No tak się zaczęło, że Izrael w strefie gazy, z całą pewnością to niemożliwe, żeby Mossad nie miał tam konfidentów. Jeden konfident na drugim siedział, a trzecim poganiał. No i ci konfidenci dostali rozkaz, żeby przeprowadzić taki zmasowany atak rakietowy pod firmą Hamasu na bezcenny Izrael. No, jak przeprowadzili takie zmasowane uderzenie rakietowe na bezcenny Izrael, to Izrael ruszył natychmiast do, a tu jeszcze warto zwrócić uwagę na taką zagadkową okoliczność, która temu towarzyszyła, że Mossad, który uchodzi, słusznie zresztą, za najlepszy wywiad na świecie, niczego nie zauważył. Tych przygotowań do masowego ataku rakietowego na bezcenny Izrael, nic, oślep, ogłuch ten cały Mossad i tak dalej. No nie oślep, nie ogłuch, tylko ktoś mu kazał oślepnąć i ogłuchnąć. A kto mógł mu kazać? A no któż by inny, jak nie Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu od razu w tych dymach bijących z operacji ostatecznego rozwiązania kwestii palestyńskiej od razu uwędził sobie dwa półgęski. Już teraz nikt nie urządza przeciwko niemu demonstracji, żeby tam go do więzienia wsadzić. Przeciwnie, został bohaterem narodowym bezcennego Izraela, tak jak Stefan Bandera na Ukrainie. No a jednocześnie został przewodniczącym premierem
premierem rządu jedności narodowej. No, skupił w swoich rękach całą władzę. Jak zobaczył to prezydent amerykański, prezydent Joe Biden, to natychmiast przygalopował do Tel Awiwu, żeby ucałować stopy Benjamina Netanyahu. No i ucałował stopy, podkreślił prawo Izraela do obrony tam przez ten. No i Izrael w Strefie Gazy przeprowadza operację ostatecznego rozwiązania kwestii palestyńskiej. Ponieważ tak się złożyło, że ta operacja zahaczyła rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych, no to prezydent Joe Biden, który chciałby i wianuszka nie stracić i pieniądze zarobić, no to tam, żeby wianuszka nie stracić takiego demokratycznego i humanitarnego, no to tam kręci nosem na tą operację, że to mu się nie podoba, tamto mu się nie podoba, o wam to mu się nie podoba, ale Benjamin Netanyahu to rozumie, że prezydent Joe Biden nie chce stracić wianuszka, no to on tam się no to nie gniewa, bo to rozumie, że tam zresztą i my wiemy, i prezydent Joe Biden wie, że gdyby naprawdę stanął dęba bezcennemu Izraelowi, to tam Żydowie amerykańscy zrobiliby z niego marmoladę, więc tylko kręci nosem, ale tak naprawdę groźnie kiwa palcem w bucie i tak dalej, przy pomocy swojego tego totumfackiego sekretarza stanu Antoniego Blinkena, który zresztą ma pierwszorzędne żydowskie korzenie, więc jeszcze by tego brakowało, żeby tam antysemityzmu do siebie dopuściła. Jakże. Proszę Państwa, no i Izraelowi bezcennemu udało się w ramach tej operacji, już tam ile tam pozabijał tych Palestyńczyków, to już nie sposób zliczyć, ale udało mu się ich podgarnąć na kupkę w takim mieście Rafah na pograniczu z Egiptem. Egipt nie chce tych Palestyńczyków do siebie wpuścić, no i w związku z tym wystarczy tam, nawet nie trzeba amunicji dużo zużywać, bo wystarczy ich tam trzymać bez dostępu do żywności, bez dostępu do wody, bez dostępu do lekarstw, żeby sama, że tak powiem, się sprawa rozwiązała. No i co się okazało? Na fali tego tutaj zgniłego humanitaryzmu zaczęli jakieś szwajn, zaczęły organizować konwoje z żywnością, z dostawami żywności i lekarstw do Rafah, tam do dzieci ci Palestyńczycy na kupkę są podgarnięci, żeby ich lepiej wymucić było. Proszę Państwa, no i tu nie wiadomo było, co z tym fantem zrobić, bo przecież zakazać im nie bardzo można, bo co by prezydent Joe Biden, to zaraz by tam zaczął pyskować, zaczął kręcić nosem. Więc rada w radę uradzono, żeby przez pomyłkę taki konwój zbombardirować. No i tak ich tam się, i tak się stało. Konwój był oznaczony, tam był zapowiadany i tak dalej. No ale pomyłki na wojnie, to wiadomo, alagerką. Malager, jak mówią Francuzi, straty muszą być. No i proszę Państwa, konwój został zbombardowany. Tam kilku tych konwojentów zginęło, między innymi Damian Sobul z Przemyśla, 36-letni Polak. No, ale co się stało? Jaki jest rezultat? Wprawdzie tam opinia publiczna na świecie trochę tam pyskuje, ale co z tego, że pyskuje, kiedy ta organizacja, która te konwoje organizowała z żywnością, natychmiast się wycofała. I o to chodzi. I o to chodzi opinia, a opinia publiczna niech sobie pyskuje. U nas też tam opinia publiczna zaczęła pyskować i w związku z tym książę małżonek postanowił tutaj skorzystać z okazji, żeby na plecach tego nieboszczyka Damiana Sobola tutaj zaprezentować się, heroizm patriotyczny. No i uprzejmie zaprosił ambasadora izraelskiego do złożenia wyjaśnień. Ale jeszcze tego brakowało, żeby Izrael
izraelski ambasador z jakimś głupim goją, nawet jeśli to jest książę małżonek, składał wyjaśnienia. O, jeszcze tego brakowało. No i w związku z tym izraelski ambasador nie złożył księciu małżonkowi żadnych wyjaśnień, natomiast wykorzystał sytuację, że tam w tej sprawie wypowiedział się również pan wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. No i ambasador Izraela rozpuścił japę natychmiast, że to antysemityzmus i tak dalej, i tak dalej. O, to on nikomu nic nie będzie wyjaśniał. To raczej jemu trzeba wyjaśnić, jak to doszło do tego, że głupie goje ośmielają się krytykować politykę bezcennego Izraela. No i proszę Państwa, wszyscy tutaj przedstawiciele niezależnych mediów głównego nurtu na razie tutaj czekają na instrukcję, co wolno będzie im powiedzieć i napisać, a czego im nie wolno będzie pod żadnym pozorem napisać. No na przykład teraz jeszcze instrukcji chyba nie ma, bo rolnicy zajęli Ministerstwo Rolnictwa. No ale co widzimy? Ani w Judenrat Gazety Wyborczej, ani Onet, ani inne niezależne media głównego nurtu ani słowem się nie zająknęły o tym, że tam minister ten Siekierski mówił, ja nie muszę być ministrem, tam ten wiceminister Kołodziejczak mówi, że tu nie będzie z szantażystami rozmawiał i tak dalej. O tak, wiecie Państwo, dialogi na cztery nogi między demokratycznym rządem ludem pracującym miast, wsi i osiedli. Proszę Państwa, widać wyraźnie, że demokracja nasza owszem funkcjonuje, ale w pewnych granicach, bo wolność nie polega na tym, żeby każdy robił co chciał, tylko na tym, że każdy robi to co potrzeba.